A wiecie, że gry online na Pyrkonie strefę gier będzie miało? No już wiecie. Minęło 4 lata od premiery ostatniej odsłony Morderczych Robaczków, czyli Worms, ale wygląda na to, że nie powiedziały one jeszcze ostatniego słowa, bowiem studio Team 17 zateasowało nową część. Niebawem mamy dowiedzieć się konkretów, a gra ma pojawić się jeszcze w tym roku. W sieci pojawił się zwiastun nowej postaci do Mortal Kombat 11. Jest to komiksowy bohater i zdobywca rekordu Guinnessa Spawn. Piekielny zabójca na usługach szatana, jest tak edgy jak być powinien, więc wielu fanów powinno być szczęśliwych. Dodatkowo z uwagi na wirusa zamknięto dla publiczności mistrzostwa w Chicago. Do sprzedaży powrócił Valve Index, czyli ostatni set VR. Nie wiadomo jednak, ile egzemplarzy będzie dostępnych, zatem nie ma co przekładać zakupu na później. Zestaw wyceniono na 4669 zł, a w pakiecie dostajemy Half-Life Alyx, czyli główne źródło tego zamieszania. Ciekawe, jak zniosą to serwery. GeForce Now z kolejnym wydawcą, który wycofuje swoje wszystkie produkcje. Do Bethesdy i Blizzarda dołącza 2K Games, co oznacza, że w usłudze od zielonych nie spotkamy Borderlands, Cywilizacji, XCOM-a, NBA czy Bioshocka. Oczywiście Nvidia robi co może, by tytuły wróciły jak najszybciej. Szkoda. Nowe wieści dotyczące Baldur's Gate 3 rzucają nieco światła na kwestie moralności. Jak donoszą twórcy, nowy silnik daje im więcej możliwości niż przy Original Sin, a więc w planach jest dużo złych wyborów, które mają być równie ciekawe co te dobre. Baldur ma pozwalać na grę tak jak się chce, nie jak zaplanowano. Jeśli oczekujecie premiery Everspace 2, to mam dla Was kiepskie wieści. Studio Rockfish Games przesuwa debiut gry na grudzień tego roku. Jaki powód? Nie planują oni konkurować z Outriders oraz Cyberpunkiem 2077. Na szczęście twórcy są w dobrej sytuacji finansowej, więc nic nie zagraża projektowi. A ja zmykam. Miłego tygodnia.